No cześć ludziska, słuchajcie, tak tylko na szybko wam na początku pokażę. Przebieram się przy aucie przed następnym miejscem i patrzcie na to. Patrzcie na to, kasa. Kasa leży na ziemi, 5 centów, wgniecione. I tu mamy dyszkę, 10 centów. Kasa leży pod nogami. Dobra, ja się przebieram i za chwilę się widzimy na miejscu, wszystko wam pokazuję, hej. No, fajna kaska, co? Przy samym aucie, dobra. Pokażę wam miejsce, gdzie jesteśmy dzisiaj. Miejsce wygląda w ten sposób. Dochodzimy z góry. Teraz wam pokażę z dołu. To jest miejsce też po starym przejeździe kolejowym. Ale tyle ciekawym miejscu, że tu z tej strony jest stara zamknięta stocznia. Tam jest, wpływało się z kanału, jest miejsce, w którym cumowały statki w środku, gdzie były wodowane, naprawiane itp. itd. Tak wygląda dojście tym naszym nieistniejącym już mostkiem, wiaduktem. No a my zejdziemy sobie na dół i zobaczymy, jak to na dole wygląda. Czy jest tam jakieś dojście lepsze, czy nie ma. I rzucamy, i szukamy. Szukamy skarbów, moi kochani. Dobra, idziemy na dół. Już wam pokazuję. Tak to wygląda tu na dole. No niestety pod sam ten mostek, tu nie jesteśmy w stanie wejść, bo jest ogrodzenie, mostek jest zamknięty. No ale porzucamy z tej strony, tu kawałek mamy wolnego miejsca. Porzucamy w tamtą stronę, zobaczymy, co tu się wydarzy. Tu mamy trochę miejsca, także no myślę, że będzie fajnie. Myślę, że będzie fajnie, zobaczymy, co się uda wyjąć. Tak wygląda to od dołu. Fajne, klimatyczne miejsce, ciekawe, na pewno z dużą historią. Tu wam pokażę, jak kanałem się płynie wzdłuż, macie tą boję czerwoną. To kawałek za tą boją w prawo jest, wypływa się z kanału i wpływa się na teren właśnie, na teren tej stoczni, która tu jest. To jest bardzo stara stocznia. Ona funkcjonowała w latach powojennych, później została zamknięta, ale dokładnie wam nie przybliżę historii, bo jeszcze nie do końca wszystko przeczytałem, także nie wiem. Jeżeli chodzi o mostek, no to stare zdjęcia jeszcze z 1953 roku pokazują, że tu był. Natomiast następne zdjęcia z roku 2000 pokazują, że już tego mostku tutaj przejazdu nie ma. Także gdzieś po środku, pomiędzy latami 50. a 2000 został rozebrany, bądź się po prostu zawalił, nie mam pojęcia, także no myślę, że będzie fajnie. Szykuję się i rzucam. Dzisiaj będzie perspektywa trzecia, bo niestety zapomniałem wziąć opaski na głowę. Niedługo to i głowy zapomnę, szczerze wam powiem, także no nic, postawimy gdzieś tu z tyłu kamerę i myślę, że będzie fajnie. Także do zobaczenia za chwilę, trzymajcie się, heja. Dobra, słuchajcie kochani, mamy pierwszego fanta dzisiaj. Zaraz wam pokażę. To jest nasz pierwszy fant dzisiaj. To jest takie kółko z kablami przyczepionymi. No i dobra. Jak widzicie, łapie się. Ja rzucam dalej. Jak coś wyjmę, to zaraz wam pokażę. No, a jeżeli się okaże, że jest pusto, to najprawdopodobniej po prostu zmienimy miejsce i polecimy gdzie indziej. Dobra, słuchajcie, mamy drugiego fanta. Jest to rura, zaraz wam pokażę ją. To jest drugi fancik. Aczkolwiek powiem wam, że w tym miejscu już, w dniu dzisiejszym ostatni. Już wam mówię dlaczego. Tu jestem, cześć. Słuchajcie, ostatni, ponieważ rzucam i jest czysto, jest czyściutko, jest puściutko. Nie ma sensu więcej rzucać, skoro nic nie ma. Zmieniam miejscówkę, jadę na kolejny most. I zobaczymy, co tam się wydarzy. Mam nadzieję, że tam dopiszę na więcej szczęścia i będzie więcej więcej fantów ogólnie. Nieważne, fajnych, niefajnych, wszystkie fanty są fajne. Także ja zabieram to, co mam, siadam w auto. Jadę na drugi most, widzimy się za chwilę pod drugim mostem. Na razie, hej. No i dobra, dochodzimy do drugiego miejsca dnia dzisiejszego. Zobaczymy, tak to wygląda. Ale kurde, wody jest mało, ludzie. Co się dzieje z tą wodą? Jest jej tak mało, że to aż w głowie się nie mieści. Zobaczcie na to, co tu się dzieje. Z jednej i z drugiej strony.
Ale mało wody. No dobra, nic. Schodzimy na dół, porzucamy tutaj. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Może będzie ciekawiej niż wcześniej. Zobaczymy, co dalej wyjdzie. Nie patrzcie, kochani, teraz taka kłódka ogromna, długa. Taki fancik się trafił. Zamknięta. No i gwoździk mały. Słuchajcie, wyciągnąłem magnes z wody. Myślałem, że po zaczepie. A ja na magnesie mam monetkę. Tylko że to nie jest obecna monetka żadna. Ani nic takiego. To nie jest żaden euro, centy, ani nic. Zaraz zobaczymy, co to jest. Jest to strasznie. Strasznie ciekaw, co się trafiło, wiecie, bo... Opa, uciekła mi, patrzcie, no. Tu jest. Już wam mówię, słuchajcie, to jest... To jest 25... 25 bani. Nie wiem, czy będziecie widzieć, czy nie. Pewnie nie zobaczycie, bo ona, ta kamera, nie chce wyostrzać. Pokażę wam. Zaraz wam zdjęcie wrzucę tutaj w prawy górny róg, to będziecie mogli sobie zobaczyć. Jest to dość stara moneta. Czekajcie, czekajcie. Wiem, że tak trochę nie fajnie, bo zapomniałem tego paska na głowę. Jest to rumuńska moneta, Republika Socjalisty Romania. Jest to monetka z 1900... Ach kurde, no nic nie widać. Jest to monetka z 1966 roku, także powiem wam, fajnie, fajnie. Jest to 64-letnia monetka. No, jest ciekawie. Powiem wam, pierwszy raz ją znalazłem. Pokażę wam na spokojnie zaraz. Tu w rogu się ona pokaże. A jak wrócę do domu, to nagram wam wyostrzenie, zbliżenie telefonem. To wam za chwilę po tym kawałku, pod tutaj, za chwilę się wam pojawi. Także zobaczycie jeszcze, jak to wygląda po wyczyszczeniu. No naprawdę, powiem wam, jest fajna. Jestem z niej bardzo zadowolony. A, super, super, super. No słuchajcie, jestem po oczyszczeniu. Tak wygląda ta monetka. Jest to 25 bani. Z przodu tu mamy traktor z trzema kłosami. Pokażę wam, jak to wygląda z tyłu. Z tyłu wygląda w ten sposób. Jak widzicie, jest to Republika Socjalista Romania. Monetka jest z 1966 roku. Także no, ciekawa, ciekawy fancik, fajna, fajna rzecz znaleziona. Mi osobiście się bardzo podoba, strasznie się cieszę, że ją znalazłem. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Coś zawsze do przodu. No słuchajcie, przeszedłem na drugą stronę. Zszedłem sobie, bo tam miałem zaczepy straszne. I tu przy samym brzegu, tak w połowie, tak częściowo w wodzie, częściowo nie. Zobaczcie na to. Powiem wam, że taka ta jest, kurde, tak ciężka, że to normalnie się w pale nie mieści. Nie wiem, czy taka jest stara kanalizacyjna, czy co to jest, ale jest po prostu ogromne i ciężkie. Przy samym brzegu tutaj, z brzegu, no częściowo w wodzie leżało. Jak widzicie, tutaj ja mogę wam pokazać. Zobaczcie, wodę,
to powinno być wszystko pod wodą, kamienie, i dopiero tutaj jest na górze murek. Także jest tu dobre 1,5 metra przynajmniej mniej wody niż powinno być, także odkryło trochę, odkryło. Dobra, porzucam jeszcze parę razy z tej strony, zobaczymy jak coś wyjdzie, to fajnie, jak nie, to się zawijam na chatę i tylko wam na szybko wszystko podsumuję. Także do zobaczenia za chwilę, hej. No i jestem. Jestem na podsumowaniu. Szybkie podsumowanie w aucie. Rzucałem jeszcze po tej po znalezieniu tej kraty jeszcze kilkanaście razy, ale no niestety nic nie trafiło, nie wiem, może już było wyczyszczone wcześniej przez kogoś, nie wiem. W każdym bądź razie było strasznie dużo kamieni, to takich nie małych, tylko naprawdę wielkich, co chwilę zaczepy. A że sznur mi się zaczyna przecierać w magnesie, to muszę go odwiązać, obciąć i jeszcze raz na nowo przywiązać, także nie chciałem po prostu ryzykować utraty magnesu. No dzisiaj wyjątkowo monetkowy dzień był, szczerze mówiąc, no bo odpierw te 12 czy 15 centów przy aucie znalezione w błocie, no i później te 25 bani z Rumunii z 1966 roku. Naprawdę fajna znajdka, może nie jakaś bardzo historyczna, ale naprawdę bardzo, bardzo ciesząca. Jestem strasznie zadowolony z tego, naprawdę bardzo cieszy. Tym bardziej, że nie jest to pieniążek obecny, tylko jakiś tam z jakąś tam już małą przeszłością, tak, bo jak to jest 66 rok, to on ma 54 lata, tak? 54? Swoje wyżył, no. Może dzisiejszy dzień nie był rewelacyjny, może nie było mega dużo znajd, ale było naprawdę fajnie, dwa miejsca zaliczone, wyjazd zaliczony do udanych, monetki wpadły, troszkę złomu wpadło, jest gicior. Także czekajcie na następne filmy. To był pierwszy film w roku 2021. Może nie rozpoczął się wymarzenie, ale jeszcze cały rok przed nami, także trzymajcie kciuki, oglądajcie filmy, subskrybujcie kanał, polecajcie innym i bądźcie ze mną. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, hej.